Siemaneczko, to znowu ja. Witajcie na moim kanale. Nie no dobra, żarty żartami, ale takie przywitanie. Postanowiłem dzisiaj, że zrobimy sobie jakiegoś vloga takiego z życia. Więc tak, ja sobie właśnie siedzę. Chwilę sobie pograłem tam na waliumku. Bo jak wiecie, cały czas gram w tego Metina. Mniej lub więcej, ale gram. I właśnie na drugim monitorze, jak widzicie, czytam sobie artykuł odnośnie, no, przykrej w sumie sytuacji. Mianowicie, no na pewno wszyscy już wiecie, że podobno Wallander niestety nie żyje. No ja właśnie sobie czytam artykuł i tam te posty na grupkach metinowych. Przykra sprawa, no ale no, co robicie? No prawdopodobnie to było samobójstwo, więc no tym bardziej nic fajnego. No ale dobra, dzisiaj zrobimy takiego vloga z życia. Może coś ciekawego się wydarzy. No, także mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się nagrać i spodobają wam się takie daily vlogi z życia. Znaczy daily, nie daily, ale vlogi z życia. No, ciach. No, a tu kobieta mi robi ciasto. Jak idą prace? Jak widać. Jak krew z nosa. Dobra, to ja nie przeszkadzam. To poklikam sobie na waliumku troszeczkę jeszcze. Tak, z pół godzinki i lecimy. O, ciach moje postacie. Trzy drobki. O, cyk. Jazda. Dobra, ja się wykąpałem i teraz takiego tipa. Od jakiegoś czasu robię sobie takie prysznice ciepło-zimne. Więc wchodzę pod prysznic, zaczynam od gorącej wody, w zasadzie takiej, że aż mi się robi gorąco, a później odkręcam kurek na maksa z zimną wodą i to mega fajnie pobudza, bo ciepła woda najpierw, no w sumie, no bo ciepłą wodą rozluźniamy sobie mięśnie, a do tego zimna jeszcze pobudza, więc naprawdę taki prysznic bardzo fajnie działa i ostatnio to testowałem i polecam każdemu. Siemanko, witam w mojej kuchni. No, także pokażę wam, jaką kawę sobie robię. W sumie kawę lajtową. Łyżeczka kawy, łyżeczka kreatyny, łyżeczka miodu. Zalewam i dodaję mleka i mamy pyszną kawę. No, po więcej przepisów kulinarnych zgłaszajcie się w komentarzach. Bardzo pyszna kawa. Polecam. No, placek wyszedł tak pięknie. Co to jest za placek? Nie wiem, jak się nazywa, po prostu mam myśli. Aha, ale taki sernik na zimno to jest, nie? No. Z bananem, jagodami. Będzie pyszny. Dziękuję. Za dziękuję, to się nic nie kupuje. Jedziemy. I cyk, lecimy do Skarżyska z ciastem. Tylko te chmury nie wyglądają zachęcająco, a mieliśmy jechać nad wodę. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Chyba nici z dzisiejszej wody. O, jaki ręczą. Fajnie. Zaczyna padać, ale mam nadzieję, że widać przed nami. Tam jest taka ściana deszczu. Idzie, zawracaj. Zawracamy? Gdzie? W Kielcach w sumie było słonecznie, a tutaj ciemna strefa w Skarżysku. Dobra, zaraz wjedziemy w tą ścianę. Znaczy, ścianę wjedziemy? Ścianę deszczu. No, może wyjemy. Kurde, no. Miało być tak pięknie. No i się zaczęło. O, jeszcze się błyska. No, także tego. Jest nieźle. Wypad nad wodę. Pierwsza klasa. No, jesteśmy nad wodą. Wow, a jeszcze powódź na wodzie. No, powódź na wodzie, co ja powiedziałem. Na drodze. A jedziemy siódemką. No ładnie. Thank you.
klarnet zagrać. I to też niekoniecznie. Smażing, tylko słońca nie ma. Ej, nie zakrywaj się. No ja dopiero wstałem, jest kolejny dzień. Niestety wczorajszy dzień nie poszedł tak, jak tego planowaliśmy. No wiadomo, przez pogodę. Udało mi się pojeździć troszeczkę na rowerze. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. Ale i tak pogoda była fatalna, no plany planami, no ale czasami właśnie pogoda krzyżuje plany. W każdym bądź razie, no ten vlog będzie troszeczkę krótszy niż sądziłem, znaczy mniej oporny w materiał. Jednakże będzie ich więcej, także jeśli wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, żeby była jakaś aktywność na tym kanale znowu. Będą oczywiście live'y, obiecuję to, obiecuję, a jeżeli obiecuję na filmiku, to dotrzymam tego słowa. W każdym razie, przedwczoraj byliśmy jeszcze na gokartach, ścigaliśmy się, jeździliśmy. Udało mi się nagrać troszeczkę klipów z GoPro, więc teraz wrzucę wam, jak tam się ścigaliśmy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Hello!